Kilka lat temu, kiedy chodziłem po kolendzie, miałem taką sytuację. E, miałem przechodzić obok takich ruin, e, po prostu starego domu, który już się prawie rozpadł, i, i teraz był tylko ruiną, i, i wokół rosły jakieś haszcze. I e, ludzie, którzy tam niedaleko mieszkali, mówili: A tam niech ksiądz nie idzie, bo tam nic się nie dzieje tam są tylko ruiny, więc nie ma sensu tam iść. I jakoś miałem ochotę tam zajrzeć i poszedłem tam wbrew temu, co mi mówili i co mi radzili. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu okazało się, że w tych ruinach mieszka kilka osób, kilka osób bezdomnych, chyba sześć czy siedem osób. I ciekawe, że te ruiny, które jakby przez wszystkich były postrzegane jako miejsce, w którym już się nic nie dzieje, puste, zrujnowane. Jakieś tam odpychające, nawet w swojej brzydocie, że to miejsce tak naprawdę było zamieszkane, tam było życie, było życie tam, gdzie się nikt nie spodziewał. I tak kojarzy mi się to zdarzenie z dzisiejszym Słowem Bożym, które mówi o tym, że w Betlejem, w tym, które jest najmniejsze, najlichsze ze wszystkich miast że właśnie tam przyjdzie Zbawiciel. Bóg przychodzi tam, gdzie się nie spodziewasz. Jego życie chce się objawić tam, gdzie się nie spodziewasz gdzie ty nie masz nadziei na to, że tam się jeszcze coś wydarzy. Jego życie właśnie chce przyjść tam, gdzie wydaje ci się, że już go nie ma że już nawet nie ma nadziei na to, aby tam życie mogło się objawić. Bóg w Twoim życiu chce przyjść w takich przestrzeniach, które być może są właśnie ruiną, które być może przekreśliłeś, być może chcesz już o nich zapomnieć, bo, bo właśnie są już jakoś tam bez życia, zrujnowane, zarośnięte jakimiś chaszczami, ale właśnie tam jest życie. Bóg tam jest, Bóg tam przychodzi, w tym co najlichsze, w tym, w czym się w ogóle nie spodziewasz.